Witam Państwa, Marek Skowroński z tej strony, a dzisiaj moim Państwa gościem jest ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski, dominikanin. Witam ojca, laudetur Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam wszystkich. Proszę ojca, jest ojciec również lekarzem, więc to, co w ostatnim czasie, z czym mamy do czynienia, to dość kuriozalna sytuacja, w której izby lekarskie roszczą sobie pretensje, prawo do tego, aby decydować o losach lekarzy w sprawach zupełnie bardzo często niezwiązanych wprost z praktyką lekarską, albo ewentualnie stanowią swego rodzaju cenzorów w sprawach, na których bardzo często ci, którzy orzekają tam w tych izbach lekarskich, nie mają nawet zielonego pojęcia. Izby lekarskie, wydaje się, że jest to swego rodzaju przeżytek komunistyczny i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, iż jest to niezgodne z konstytucją, aby nakazywać lekarzom zrzeszać się ustawowo w izbach lekarskich, ponieważ godzi to w konstytucyjną zasadę swobody zrzeszania się. Jak ojciec ocenia w ogóle działalność izb lekarskich na podstawie ostatnich kilku lat, powiedzmy tych 3 lat? Więc dużo by można mówić na temat działania izb lekarskich, ale jeszcze na początku chciałbym odnieść się do tego wydarzenia bardzo ważnego, jakim było zebranie się parlamentarnego zespołu do spraw funkcjonowania izb lekarskich w Polsce. To może być przełomowe wydarzenie, przynajmniej to jest jakiś początek możliwego przełomu w tej sprawie, ponieważ jeszcze nigdy przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z samym wiceministrem panem Marcinem Warchołem i delegatami ministra, przedstawicielami ministerstwa, zwłaszcza z Departamentu Legislacyjnego, nie zajmowali się jeszcze na serio od strony prawnej oceną działalności izb lekarskich. Jakie on to ma podstawy prawne i czy to pod każdym względem jest działanie konstytucyjne, zgodne z konstytucją, prawda? I bardzo ciekawe są wnioski tego zespołu, który się zebrał. Mianowicie te wnioski są takie, o które się prosiło od lat, gdy słyszałem historię lekarzy, specjalistów, można powiedzieć, maltretowanych przez izby lekarskie. Mianowicie chodzi zwłaszcza o artykuł 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi o tym, że nie należy podrywać zaufania innego lekarza. Tylko że to jest w kodeksie etyki lekarskiej, to intencja była taka, wobec pacjenta nie należy podrywać autorytetu innego lekarza, bo to prowadzi do chaosu. Tak jak ksiądz wobec księdza nie powinien, sędzia wobec sędziego, prawda, czy no po prostu osoby zaufania publicznego nie powinny siebie tak lekko oskarżać. Natomiast oni zwrócili uwagę na to, że jeżeli chodzi o sprawy jakieś trudne, które trzeba przedyskutować, które nie są jeszcze wyjaśnione, wtedy, kiedy są różnice zdań, a tego domaga się dochodzenie do prawdy naukowej w interesie chorego, to wtedy jak najbardziej na zasadzie prawa do wolności słowa, a z kolei artykuł 54 Konstytucji i 73 Konstytucji naszej polskiej, obecnie obowiązującej, takiego prawa nie wolno lekarzom zabierać. A więc każdy lekarz, który dowodzi na podstawie swojej wiedzy, na podstawie literatury naukowej, światowej, na podstawie swojego doświadczenia, często wieloletniego, jeśli chodzi o leczenie chorych, że dana metoda jego postępowania dobrze służy interesowi pacjentów, nie powinien być karany za to, że właśnie tak postępuje, ponieważ on działa zgodnie z interesem pacjentów i zgodnie z konstytucją. Natomiast co robiły izby lekarskie? Izby lekarskie powoływały się na taki typ postępowania, że jak gdyby sprawę rozstrzyga zespół ekspertów. Przy czym, jak się okazuje, ekspertami tymi są ludzie niepowiązani na ogół z dziedziną, którą reprezentuje lekarz, który staje przed nimi. Na przykład właśnie profesora Martykę sądził
dentysta, ortopeda, ginekolog i pediatra. A profesor jest specjalistą od chorób zakaźnych, czyli jak najbardziej sprawy COVID-a, sprawy epidemii wszelkich. To są sprawy, na których zjadł zęby, że tak powiem kolokwialnie. Czyli po prostu zajmuje się całe życie tym. Ludzie, którzy o tym mają niewielkie pojęcie, się na ten temat wypowiadają. Już to jest kuriozalne, ale to im w ogóle nie przeszkadza, zarówno tym ekspertom, ja bym powiedział rzekomym ekspertom, jak i podobno w ogóle całemu systemowi izb lekarskich, no, łącznie z Naczelną Izbą Lekarską i jej prezesem, ponieważ oni się powołują, że eksperci zawsze mają rację po prostu. Eksperci mają taką właściwość, że nie muszą odnosić się do danych naukowych, do danych, można powiedzieć, empirycznych, do danych, które wynikają z leczenia, tylko oni mają z definicji rację, ponieważ oni są ekspertami, mianowanymi przez Izbę Lekarską. I tutaj na to zwrócił uwagę minister sprawiedliwości, że no to jest jakieś poważne niedopatrzenie w całym systemie działań izb lekarskich. Przepraszam, że przerwę, ojcu. Ja wykonywałem przez jakiś czas, zresztą nadal wykonuję również czynności biegłego sądowego, między innymi z zakresu psychologii klinicznej, i osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że miałbym pisać na przykład opinię z zakresu, nie wiem, fizyki jądrowej, tak, jako ekspert, tylko dlatego, że jestem ekspertem, czyli mówiąc krótko, biegłym sądowym, a przecież to właśnie zostałem powołany na konkretną okoliczność, też na konkretną, w konkretnej dziedzinie. Więc to jest jakieś pewne kuriozum, prawda? Tak, bo tu jest szerszy problem, że jeśli chodzi o te tak zwane sądy lekarskie, jest ich sposób działania jest wzorowany na postępowaniu karnym. To jest postępowanie dyscyplinarne, tylko że powiedzmy, tak zwani sędziowie, to nie są sędziami, to są lekarze po prostu, na ogół nie trzymają się w ogóle tych zasad, które obowiązują w sądownictwie, czyli na przykład jawności procesu jako zasady. Bardzo często procesy te są utajniane. Dostępu do akt, poinformowania tego, którego sądzą, o jego prawach. Oraz właśnie ostatecznie tej sprawy, że ekspert powinien być rzeczywistym ekspertem, a nie pseudoekspertem. Prawda? Że jeżeli sądy powszechne znają tę zasadę i powołują na ekspertów ludzi, którzy są biegli w danej dziedzinie naprawdę, to tym bardziej sądy lekarskie powinny trzymać się tej zasady, że no przecież reprezentują świat lekarski, który jest, medycyna jest również nauką. Prawda? Powinna się trzymać rygorów naukowych. A tu się okazuje, że rygory naukowe nie są istotne w ogóle. No osobiście to widziałem w przypadku profesora Talara, kiedy on pokazywał przypadki chorych, których wyleczył. To jest inna sprawa niż profesor Martyka, ale bardzo jaskrawy przykład naruszania wszelkich zasad, można powiedzieć, naukowości i rzetelności, jeśli chodzi o postępowanie izb lekarskich. W przypadku profesora Talara on pokazywał, ilu zrehabilitował, wybudził i zrehabilitował, przywrócił często do pełnego funkcjonowania pacjentów, co do których domagano się zgody na pobranie narządów na podstawie kryteriów neurologicznych śmierci, które są, mówiąc kolokwialnie, no, wzięte z kapelusza. Tak sobie, żeby w sam raz pasowało do pobrania narządu od pacjenta, który de facto jeszcze jest żywą osobą ludzką. Ale się twierdzi, że już zmarł na podstawie tego, że nie ma odruchów pniowych, nie ma odruchu oddechowego i stwierdzamy, że on zmarł. Profesor Talar pokazuje, pamiętam, to trwało kilka godzin. Omawiał każdego z tych pacjentów bardzo szczegółowo. Widać było, że na podstawie tej 40-letniej praktyki ma wiedzę olbrzymią. I co się okazało? Sędziowie, ci lekarze, którzy go sądzili, i rzecznik odpowiedzialności zawodowej pominęli jako nieistotne wszystkie te argumenty. Wprost tak powiedzieli, że to jest w ogóle nieistotne dla sprawy. Czyli meritum jest nieistotne w sprawie. I na to wszystko wstał wtedy obrońca, bo profesor Talar miał swojego adwokata przy sobie, który powiedział, że zagrozi im samym sprawami sądowymi w sądzie powszechnym
za to, jak postępują tutaj jako eksperci w tym sądzie, no powiedzmy, tak zwanym sądzie lekarskim, prawda? W Bydgoszczy zresztą to się działo. No i wtedy trochę zmienili retorykę i wtedy jeszcze nie doszło do zasądzenia zawieszenia prawa wykonywania zawodu, tylko była nagana, prawda? Udzielona profesorowi. Z czego nie był on szczęśliwy, bo trudno być szczęśliwym za to, że z poświęceniem ratuje chorych od tylu lat i za to otrzymuje nagany od niespecjalistów, dla których naukowe argumenty nie mają znaczenia. Dokładnie to samo powtórzyło się w przypadku profesora Martyki. On się powołał na 700 prac naukowych, którymi się kierował, jeśli chodzi o ocenę leczenia i postępowania w ogóle w sprawie chorych z AIDS, bo co ja mówię, z chorych na COVID i z podejrzeniem COVID-a, bo jak wiemy, tam więcej było podejrzenia i fałszywych diagnoz na podstawie fałszywych testów, znaczy testów niemiarodajnych, niż rzeczywistych przypadków COVID-a. Do dziś nie wiemy dobrze, co to w ogóle było, prawda, jeśli chodzi o COVID, i wiemy, że mnożą się prace naukowe, które coraz bardziej nam wyjaśniają to, ale wyjaśniają też wadliwość postępowania i władz w Polsce, i w WHO, i samych argumentów, wadliwość argumentów, którymi posługiwały się firmy farmaceutyczne, prawda? Widzimy, prawda powoli wychodzi jednak na wierzch, a profesor Martyka został skazany na rok zawieszenia prawa wykonywania zawodu. No to jest, dla mnie to jest skandaliczna decyzja, ale właśnie widząc postawę prawników, rzeczywistych prawników, którzy znają prawo karne, których pochodną miały być prawo, które reguluje postępowanie w izbach lekarskich, wykazali wadliwość działania tych izb. Sami to dość mocno podkreślili. Choćby właśnie to pogwałcenie wolności słowa i pogwałcenie swobody działań lekarskich. I oni zwrócili uwagę na to, że jeśli jest problem naukowy, to forum naukowe jest do dyskusji, a nie sąd. W innych dziedzinach, jak się fizycy sprzeczają, to nie pozywa jeden fizyk drugiego do sądu, dlatego że się z nim nie zgadza, tylko dowodzi na podstawie naukowych argumentów, że według niego no, tezy tego drugiego fizyka są nieprawdziwe, prawda? A tutaj mamy, że ponieważ się nie zgadzamy, to postawimy ciebie przed sądem i w tej sprawie będą się wypowiadali ludzie przypadkowi, niespecjaliści, i oni ciebie skażą. No to jest horrendum. Mnie to przypomina troszeczkę jako żywo historię profesora Wilczura z powieści Dołęgi Mostowicza, przy czym oczywiście on tam był sądzony przez sąd powszechny, przez sąd karny. Był domniemanym tak zwanym uzdrowicielem. Potem się okazało, że jest lekarzem i w tym przypadku akurat sąd odstąpił w ogóle od orzekania o jakiejkolwiek jego winie. Proszę ojca, czy nie uważa ojciec, że problemem izb lekarskich w Polsce, ale nie tylko, w ogóle samorządów lekarskich na świecie, ale my skupimy się w tej chwili na Polsce, jest fakt, że są one sponsorowane przez koncerny farmaceutyczne, przez co, jak się wydaje, same postępowania również tych izb lekarskich stoją i mogą stać pod bardzo dużym znakiem zapytania, ponieważ zachodzi tu uzasadnione domniemanie konfliktu interesów. No, wydaje mi się, że zarazem widoczny jest przeogromny wpływ Big Pharmy, czyli wszystkich koncernów farmaceutycznych, na cały świat lekarski. Ja się o tym przekonałem sam, gdy nagle uświadomiłem sobie po latach, że gdy byłem studentem w latach 70. i na początku lat 80., gdy studiowałem medycynę, w kółko słyszałem opinię, która wydawała mi się opinią już niepodważalną, aksjomatem, że nie ma leków na choroby wirusowe. Teraz przekonałem się, że już wtedy były, są i są skuteczne. To jedna sprawa. A druga, na przykład, że na przykład ziołolecznictwo to jest zupełnie już przeszłość, to już nie ma żadnego zastosowania w medycynie i wiele innych rzeczy. Też wyrzucenie właściwie rehabilitacji kompletnie poza nawias studiów na wydziale lekarskim. To się teraz odrodziło przez
przez wprowadzenie właśnie osobnego działu kształcenia. Tego bardzo brakowało. W każdym razie była to medycyna jakoś przedziwnie okrojona. I teraz, gdy wiemy już, że powstały prace na temat medycyny rockefellerowskiej, tej medycyny, która jest nastawiona na po prostu mnożenie kapitału tych, którzy są właścicielami firm farmaceutycznych, różnych przepotężnych funduszy inwestycyjnych i innych. Więc w ich interesie jest to, aby medycyna oparta na tych lekach nie miała żadnej konkurencji. Więc najpierw zabrano się w Stanach Zjednoczonych za homeopatię na przykład, za osteopatię. Wszystko to się wyrzuca poza obręb medycyny, ziołolecznictwo też. Mogą się zajmować tym ludzie w tej chwili rzemieślnicy różni, mają status rzemieślnika, którzy mają często świetne wyniki w leczeniu, a lekarzom tych metod nie wolno stosować. I to jest niewątpliwy wpływ całej sieci, którą stworzyły te firmy, które wpływają na politykę rządów, politykę ministerstw, politykę uczelni medycznych, na kształcenie studentów, kształcenie opinii, również kształtowanie opinii przez mass media, gdzie one rejwodzą te firmy farmaceutyczne, które przecież jak wiemy reklamy ich wyrobów widzimy codziennie, no łącznie to są godziny całe chyba, jakby tak policzyć, łącznie reklamy z każdego tam kanału i tak dalej, prawda? To jest przepotężna grupa interesów i naprzeciwko niej staje no, pojedynczy lekarz, który widzi, że jego metoda postępowania jest słuszna, a na przykład metoda, którą się zaleca, która dziwnie pasuje do interesów tych firm, co wykazano w przypadku Fauciego, pana w Stanach Zjednoczonych, który w sprawach COVID-a cały czas zalecał tylko bardzo drogie i nowe, niewypróbowane jeszcze leki, natomiast dobre, stare i tanie leki odradzał, a nawet zakazywał ich. W końcu to zostało mu wprost zarzucone. No i to był ten człowiek, który trząsł tymi sprawami w Stanach Zjednoczonych i chyba już teraz nie trzęsie. Chyba jest już ktoś inny na jego stanowisku. Ale to jest no tam, tamtejsza sytuacja. Ale wprost może nie będzie tak łatwo wykazać, że poszczególni eksperci są ludźmi, którzy mają osobisty konflikt interesów, ponieważ biorą pieniądze od firm farmaceutycznych na zasadzie jakichś formalnych umów, chociaż to się może zdarzyć i trzeba to sprawdzić w każdym przypadku. Natomiast generalne wpływy na politykę rządów całych są przeogromne. Przecież wykazano, że Pfizer zawierał umowy z rządami poszczególnych krajów na takiej zasadzie z pozycji silniejszego, że właściwie rządy godziły się na wszystkie warunki, które ta firma stawiała. To wykazał przykład z Brazylii, dobrze analizowany. Potem okazało się, że wszystkie kraje na całym świecie ten rodzaj umowy podpisywały. Więc myślę, że również i Polska, zresztą wszystko na to wskazuje. Ale i to było w jakiś sposób utajnione, ale już to pokazuje, że te firmy dyktują warunki rządom. No a rządy na przykład kierują polityką zdrowotną, w tym w Polsce całą polityką tworzenia, można powiedzieć okadrowania izb lekarskich i tego, co one robią. Świętej pamięci dr Zbigniew Hałat właśnie mówił o tym między innymi w jednej z moich rozmów z nim przeprowadzonych, że właśnie ta tak zwana wielka synteza chemiczna, czyli ta medycyna tak zwana rockefellerowska i farmaceutyka, farmacja rockefellerowska, one mają jeden tak naprawdę cel, czyli właśnie zarabianie pieniędzy, ponieważ z preparatów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, trudno byłoby sobie zażądać opłat licencyjnych. No właśnie, bo to chodzi o, że musi być produkt chemiczny opatentowany i wtedy dopiero są zyski, są duże pieniądze, a ponieważ fundusze domagają się do dużej stopy zwrotu, no to trzeba wywalczyć tą stopę zwrotu, ale tutaj logika czystego rynku zdominowanego, znaczy, ale nie w pełni wolnego, wręcz odwrotnie. Rynku, gdzie nie ma już rzeczywistej konkurencji, bo jest kompletna dominacja ogromnych firm, prawda? I to nielicznych, które ze sobą jakoś tam zawsze współpracują. No to powoduje, że tutaj interes pacjenta, dobro chorego, zeszło na drugi plan. Leczenie niekoniecznie musi zmierzać do wyleczenia. Chodzi o to, aby zapewnić zbyt środków farmaceutycznych. No o tym się mówi coraz więcej, prawda, że
została wykoślewiona cała podstawowa, szlachetna idea zawodu lekarza, która się skupia w jednym rzymskim powiedzeniu. Bonum egroti lex suprema esto, czyli dobro chorego niech będzie najwyższym prawem. To wiedzieli Rzymianie, Grecy, wcześniej Egipcjanie i Babilończycy. Tego jak gdyby nie rozumie już świat współczesny, którym po prostu właśnie potęgi finansowe zdominowały nam również medycynę. Mieliśmy kiedyś przysięgę Hipokratesa, potem została ona w jakiś sposób okrojona, zmodyfikowana, a teraz? Jak to jest teraz? W Polsce już się nie składa przysięgi Hipokratesa. Wtedy, kiedy my jeszcze kończyliśmy studia, czyli mówię o moim roczniku, ja byłem członkiem NZS-u na uczelni, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, byłem wiceprzewodniczącym i wywalczyliśmy to, że nasz rocznik składał przysięgę Hipokratesa. Ale potem ta przysięga została znowu zastąpiona przyrzeczeniem lekarskim, które jest formą przyrzeczenia genewskiego, wprowadzonego szeroko po II wojnie światowej, rzekomo z tego powodu, że przysięga Hipokratesa nie obroniła przed zbrodniami lekarzy niemieckich i japońskich w czasie wojny, którzy robili eksperymenty na ludziach, prawda? No, powodując niewyobrażalne cierpienia tych pacjentów, traktowanych jak króliki doświadczalne. I czyli weszła deklaracja genewska, weszła przyrzeczenie lekarskie, którym w sposób taki może niezauważalny trochę dla kogoś, kto szybko ją czyta, zniknęło wyraźne stwierdzenie, jakiekolwiek stwierdzenie, które by mówiło o tym, że lekarz nigdy nie będzie zabijał swojego pacjenta, co jest jednym z najważniejszych zasad zawartych w przysiędze Hipokratesa. To zniknęło, nie było już tego już w tym przysiędze genewskiej. Nie ma tego w polskim przyrzeczeniu lekarskim. Mówi się o działaniu w najlepszym interesie pacjenta. Ale ten interes jest już definiowany przez kogoś innego. Definiowany w ten sposób, że czasami w interesie pacjenta może być najlepszą taką rzeczą, aby... Jest taka furtka w każdym razie, aby można było zakończyć jego życie. I ta furtka według mnie jest, tak naprawdę funkcjonuje w większości krajów nieformalnie. To znaczy tak, że de facto, mówię tu po prostu już o eutanazji, jest ona po cichu w jakiś sposób stosowana, czy przez nadużycie środków, prawda, znieczulających, czy przez, jeśli chodzi o pacjentów przewlekle chorych, również odwadnianie ich po cichu, tak, że się tej wody nie podaje dostatecznie. Mój brat na przykład był kapelanem w Niemczech w domu spokojnej starości tak zwanej, gdzie na jego widok wielu staruszków wykrzykiwało jedno słowo. Nawet nie Pan Jezus czy coś przychodził w ksiądz, tylko Wasser, wody, krzyczeli staruszkowie. Ale jak się okazało, mojemu bratu nie wolno było podać im wody. Chociaż oni potrzebowali wody, żeby się napić. To mogła robić tylko uprawniona pielęgniarka, która miała normy podawania tej wody. Takie, że oni krzyczeli wody po prostu. Takiej im brakowało. Może powiedzmy, proszę ojca, do czego prowadzi odwodnienie, prawda? No to prowadzi do po prostu... To jest w przypadku starszych osób wykorzystuje się taki mechanizm, że starsze osoby mają organizm, który ma skłonność w ogóle do odwadniania się, przy czym nie ma silnych objawów tego, na początku przynajmniej. Ten człowiek staje się senny, staje się tego, ale nie będzie tak reagował jak młody człowiek, który byłby spragniony, który po prostu no jak z furią, prawda, wywalczy sobie dostęp do wody, jeżeli czuje, że już z powodu odwodnienia zaczyna wysiadać, prawda. Starszy człowiek tego nie zrobi, po prostu on wpadnie w takie omdlenie, coraz bardziej obniżający się poziom świadomości i stopniowo wpadnie w końcu w śpiączkę wskutek zatrucia organizmu produktami przemiany materii i umrze. I niestety taki jest modus operandi de facto, który możemy zauważyć. No i właśnie, i krótko mówiąc, lekarze jednak o tym wiedzą. Godzą się jakoś na to.
Między innymi dlatego właśnie, że już ich nauczono, że życie ludzkie nie jest jakimś sakrum, nie jest jakąś świętością, że odebranie tego życia, nawet w takich warunkach, gdzie tutaj staruszek, który no, wymaga opieki, która jest trochę też uciążliwa, ale jest to żywa ludzka osoba, której należy się pełen szacunek i której życie ma bezcenną wartość. Mówiliśmy też i o tym już prywatnie, prawda, że chrześcijańska tradycja, która wpływała na rozwój w ogóle tworzenie szpitali w Europie, dostrzegała zawsze wartość cierpienia, że cierpienie Chrystus podniósł do wysokiej godności, można powiedzieć, dzieła zbawczego, którym nas zbawił. I udział z kolei w jego cierpieniach przez przyjmowanie naszych cierpień też może mieć działanie zbawcze. I ma, gdy to robimy. Prawda? Jest formą czyśćca na ziemi. To wynika z naszej wiary. Ale jeżeli się wpiera ludziom to takie przekonanie, że nasze życie definitywnie kończy się tutaj na ziemi, to takie cierpienie nie miałoby sensu, w związku z czym należy je skrócić, prawda? I nawet skrócić je, i oczywiście kolejne nadużycie jest takie, że nie pyta się dostatecznie nawet o zdanie tego, któremu rzekomo się chce pomagać przez to skracanie cierpień, tylko za niego się decyduje, że mu skrócimy te cierpienia, prawda? Nie podamy mu wody, czy podamy mu takiej ilości środków nasennych, znieczulających i innych, że on się już nie wybudzi i po prostu umrze. No właśnie, z jednej strony mówi się tak bardzo dużo, między innymi w Unii Europejskiej, tak, w Stanach Zjednoczonych, że tutaj cywilizacja łacińska, grecko-łacińska, przecież grecko-łacińska cywilizacja również odnosiła się do cierpienia, może trochę w inny sposób, ale jednak tam również mówiono o tym, iż cierpienie uszlachetnia, iż cierpienie człowieka oczyszcza i również tamci starożytni widzieli w tym cierpieniu człowieka jakiś sens, głębszy sens. Proszę ojca, cierpienie właśnie. Dzisiaj próbuje się to cierpienie zamienić na eudaimonię, tak? Czyli hedonizm, takie pozorne szczęście i pod tym pozornym szczęściem, czy też pod pozorną ulgą stosuje się różnego rodzaju techniki, ale również eutanazję, mówiąc, iż jest to niesienie pomocy osobie chorej, cierpiącej, terminalnie chorej, i jednocześnie mamy również aborcję. Jak rozumieć to? Bo przecież czy w ogóle ktoś, kto mówi o sobie, że jest lekarzem, a z drugiej strony uśmierca człowieka, swojego pacjenta, czy taka osoba powinna w ogóle mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza? Taka osoba obecnie spokojnie może wykonywać zawód lekarski zgodnie z obowiązującym prawem w bardzo wielu krajach. W niektórych krajach pewne rodzaje eutanazji, chociaż nazwane inaczej, niekoniecznie eutanazją, są tolerowane i czyni się różne furtki, gdzie różne nieformalnie, nienazwane w żaden sposób, jak gdyby postępowania, o których mówiłem, choćby to odwadnianie chorych, o tym się nie mówi oficjalnie, że to istnieje w ogóle, a jest zjawiskiem obserwowalnym, to wszystko jest tolerowane, ale chodzi o to, że prawdziwy lekarz według mnie no nie może być kimś, kto raz leczy, a innym razem może się zdarzyć, że zabije pacjenta albo że w każdym razie działa na jego ewidentną niekorzyść, która prowadzi w końcu do jego zgonu, prawda? To jest coś, co do tego stopnia się kłóci z tą zasadą, że dobro chorego jest najwyższym prawem, powinno być najwyższym prawem, że można powiedzieć, to wyklucza lekarza takiego z moralnej wspólnoty lekarzy, bym powiedział, pod względem moralnym, pod względem takim, którym lekarz jest związany pewnymi zasadami etycznymi, nie tylko fachowością co do technik, którym dysponuje, prawda, i wiedzą lekarską, ale również co do kodeksu, który odnosi się do jakichś podstawowych zasad moralnych. Niemniej jednak właśnie nasza kultura obecna rzeczywiście odchodzi od tego, czym była. I wiąże się to z odejściem od
od chrześcijaństwa jako dominującego elementu kultury odchodzeniem w każdym razie. I widzimy jedno, na przykład ocena w ogóle dobroci czynu ludzkiego, jako nam podsuwa współczesna kultura, jest właściwie utylitarna. To znaczy, że ten uczynek jest dobry, który spowoduje maksimum szczęścia u maksymalnej liczby ludzi. I odwrotnie, ten, który zmniejsza to maksimum szczęścia u większości ludzi, jest moralnie zły. To jest tyle. Więc jeżeli na przykład poświęcenie jednego człowieka powiększy szczęście 10 czy 100 ludzi, chociaż ten człowiek zostanie zabity, albo będzie też i cierpiał wcześniej w jakiś sposób, no to wychodzi z rachunku takimi odważnikami mierzonego, że uczynek jest dobry, no bo przecież ogólna pula szczęścia wzrosła, tak rozumował Hutchison. I taką moralność nam się proponuje na miejsce moralności personalistycznej, która mówi o tym, że nie wolno nam czynić nic złego wobec jakiegokolwiek człowieka, zwłaszcza na przykład zabicie niewinnego człowieka będzie zawsze czynem moralnie złym, sam w sobie, prawda? Niezależnie od tego, jak będziemy go uzasadniać, jakie dobro rzekomo z tego miałoby wyniknąć. I jest czyli moralnie złym, czyli powinno być zakazane. I widzimy, że właśnie odejście od tych zasad chrześcijańskich nas cofa i cofa nas bardziej niż do pogaństwa ery klasycznej. Bo w pogaństwie ery klasycznej, jeśli chodzi o medycynę, w jakiś sposób szanowano przysięgę Hipokratesa, ona jednak była składana i dopracowano się takich zasad. A tymczasem teraz cofamy się nie tylko na okres przedchrześcijański, można powiedzieć, na obszar pozachrześcijański, ale nawet na obszar, który już nie pasuje nawet do tej poprzedniej kultury europejskiej, jaką była właśnie kultura klasyczna, powiedzmy, Rzymu i Grecji, która miała swoje dobre strony, miała swoje też złe strony wynikające z pogaństwa, ale w przypadku medycyny miała to osiągnięcie, jakim była przysięga Hipokratesa. Żyjący już przecież na przełomie X-XI wieku perski lekarz Avicenna, przecież on sam również a był muzułmaninem, mówił, że pierwszą i najważniejszą rzeczą u pacjenta, który dostanie ataku serca, jest uspokojenie go, a więc udzielenie mu wsparcia. Czyli nawet jeśli nie możemy leczyć, lekarze, psycholodzy, to ważną rzeczą jest również udzielenie tego wsparcia psychicznego, psychologicznego, duchowego. W okresie pandemii, niestety mniemanej pandemii, mieliśmy sytuację, w której na przykład pacjenci leżący w szpitalach czy nawet będący w domu zostali pozbawieni całkowicie między innymi ostatniej posługi. Proszę ojca, lekarze, którzy wykonują swoją pracę, chcieliby wykonywać ją w sposób nieograniczony, odwołać się do swoich, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i zawodzie lekarza-dentysty, korzystając z wiedzy naukowej, doświadczenia zawodowego. A tymczasem właśnie mamy postępowania izb lekarskich, w zasadzie również wymuszone przez Big Pharma, przez rządy, przez nielegalne stowarzyszenia, czy też tajne stowarzyszenia masońskie, iluminackie, aby zawód lekarza został całkowicie wyrugowany, lub też aby został on sprowadzony tylko i wyłącznie do roli jakiegoś organu administracyjnego, urzędnika, który będzie wykonywał procedury medyczne zalecane przez Big Pharma. Dziś mamy już z tym do czynienia, przecież właśnie owa mniemana pandemia to pokazała. Opracowywane procedury medyczne przez jakieś tak zwane autorytety, czy przez Radę Medyczną zalecane przy prezesie Rady Ministrów, notabene 12 spośród bodajże 17 członków właśnie miało konflikt interesów, było finansowanych, pobierało pieniądze z tejże Big Pharmy i okazuje się, że te zalecenia są o wiele ważniejsze, te tak zwane procedury medyczne i odstąpienie od nich na krok przez lekarza
choćby ratował życie, może skutkować właśnie ukaraniem go, podczas gdy stosowanie na przykład takiego środka jak remdesivir, który uszkadza wątrobę, nerki, który jest bardzo często śmiertelnie wręcz groźny dla pacjenta, ten lek jest zalecany przez tych tak zwanych konsultantów, ekspertów. Jak to wygląda? No, w Polsce to przybrało charakter już takiej, no, prawie że lawinowy. Mianowicie prawie 120 lekarzy jest sądzonych przez izby lekarskie w związku z tym, że leczyli według swojego sumienia i swojej najlepszej wiedzy, a nie tak jak zalecały te izby. Sądzeni są w trzech ośrodkach w Polsce, czy mają być. Wyroki zapadły już wcześniej na przykład panią Dorotę Sienkiewicz, która jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Też dotknęły tego typu represje, można powiedzieć, profesora Frydrychowskiego, człowieka z ogromnym dorobkiem. Zawsze powtarza się ten powyższy schemat, że eksperci powołani przez, czy wchodzący w skład sądu lekarskiego mają rację z definicji i nie są związani danymi naukowymi. Żadne dane naukowe nie mogą podważyć ich decyzji, czyli mogą robić zupełnie dowolnie, ferować swoje wyroki. No, kuriozalną sprawą jest na przykład sprawa profesora Frydrychowskiego. Wśród zarzutów, że popierał szerokie stosowanie witaminy C, co na przykład w Japonii jest na porządku dziennym w leczeniu, w szpitalnictwie, to u nas się przebija z ogromnymi oporami, w ogóle oddolnie, tak? Świat lekarski dowiaduje się o znaczeniu witaminy C od pacjentów dzięki działaniu właśnie różnych osób, które to w Polsce krzewią. Stosowanie też innych środków. Ale podobnie jest przecież chociażby nawet z N-acetylocysteiną, o której niewielu naprawdę lekarzy, i mówię to z własnego doświadczenia, wie. Tak, tak, tak. Stosowanie też natlenku wodoru w odpowiednich stężeniach, czyli wody utlenionej, ale odpowiednio podanej do różnych celów w medycynie, która jest opisywana, choćby leczenie stopy cukrzycowej. No mnóstwo rzeczy, prawda? Jest tego dużo. Stosowanie też DMSO, środka, który robi furorę wszędzie na świecie, to zarzucono profesorowi właśnie Frydrychowskiemu. A co najdziwniejsze, zarzucono również mi to, formalnie zarzucono, że on ma kontakty z doktorem Jerzym Ziębą. Czyli po prostu to, jakie ma ktoś prywatne kontakty, również podlega jurysdykcji Izby Lekarskiej, prawda? Izby Lekarskiej nie podoba się, ty się kolegujesz z tym, no nie, nie będziesz wykonywał zawodu, jeśli będziesz się dalej z nim kolegował, prawda? No, ale co z tymi procedurami w takim razie? Przecież te procedury medyczne, one w tej chwili urosły do rangi niemalże dekalogu. No to są właśnie... To są działania, które moja koleżanka Danusia Mikołajewska, która też napisała książkę Plandemia COVID-19, to dopiero początek, tutaj ją mam. I ta książka bardzo ładnie opisuje właśnie wszystkie aspekty tego napędzania, tego horroru, tego lęku przed pandemią i manipulowania ludźmi, mijania się z danymi naukowymi i tak dalej. Więc ona również za jeden artykuł miała już widzenie z izbą lekarską swoją. To się powtarza, niech tylko lekarz zacznie i ona wskazuje właśnie ona wskazuje na jedną rzecz. To wszystko w jakiś sposób zmierza do wręcz eliminacji zawodu lekarza. To znaczy niedługo będzie nas leczył chyba komputer, który będzie miał swój algorytm i procedury narzucane z góry przez no jakieś tam ciało, prawda? A swoboda działania lekarza zostanie zlikwidowana, w związku z czym nie będzie lekarzy. No więc taki świat, w którym nie ma miejsca już na prawdziwego lekarza, nam zaczyna się groźnie wyłaniać. No i wydaje mi się, że problem dostrzegło Ministerstwo Sprawiedliwości, co mnie bardzo ucieszyło, że to jest coś nie tak, że to godzi w podstawowe nasze wolności, które jednak mamy konstytucyjnie zagwarantowane.
właśnie wolności słowa, ale też wolności dzielenia się efektem pracy naukowej, dyskusji naukowej, swobody leczenia, która z tego wynika, jeśli chodzi o lekarzy. I widać w Ministerstwie Sprawiedliwości jakąś chęć, żeby jakoś na tę sytuację wpłynąć. Zrozumienie to, że to godzi w dobro pacjenta, że już ugodziło nas boleśnie w czasie pandemii. Wiemy o tym, że pewne błędy tutaj prowadzenie całej tej polityki prowadziły nam, no, niektórzy mówią, że już 200 tysięcy zgonów nadmiarowych. No to są liczby, no, czy 150, czy 200 tysięcy, to są ogromne liczby, ogromne cierpienia ludzi. Więc właśnie to ograniczenie zawodu lekarza, jak i wypieranie go albo przekształcanie w coś zupełnie innego, no to jest groźba. To jest groźba cywilizacyjna, bo zdrowie według Feliksa Konecznego to jest jeden z filarów cywilizacji łacińskiej, prawda? Obok prawdy, dobra, piękna, to zdrowie i dobrobyt, prawda? I jeśli nie będzie swobody dyskusji, swobody badań naukowych, to wszystkie te filary właściwie są pośrednio zagrożone, a niektóre wprost. I jeśli lekarz nie będzie już lekarzem, no to zwłaszcza dobro, to już zdrowie to możemy sobie już zawiesić na kołku i powiedzieć, będziemy konsumowali leki, ale zdrowi to my na pewno nie będziemy. Lekarz lekarzem, nauczycielem, nauczyciel nauczycielem, dziennikarz dziennikarzem, bo te trzy zawody są właśnie w centrum zainteresowania globalistów, którzy chcieliby właśnie te zawody w jakiś sposób ograniczyć, czy też w ogóle wyrugować z życia publicznego. Powiem nieskromnie, byłem pierwszą osobą, która w stowarzyszeniu, w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców zwróciła uwagę na to, iż obowiązek zrzeszania się w izbach lekarskich godzi w konstytucyjną zasadę zrzeszania się, swobody zrzeszania się. I podawałem przykład samorządu psychologów. Otóż do pewnego czasu takim samorządem zawodowym psychologów, jedynym zresztą, było Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zakładane, tworzone stowarzyszenia psychologiczne, między innymi chrześcijańskie stowarzyszenia, były w jakiś sposób ignorowane, czy też próbowano pozbawić te stowarzyszenia statusu samorządu zawodowego psychologów. Dopiero orzeczenie Strasburga, iż tego rodzaju praktyki godzą w swobody zrzeszania się, sprawiło, że pozostałe stowarzyszenia psychologów są w Polsce nareszcie traktowane na równych zasadach jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zatem wygląda na to, że przed lekarzami wielki bój o swoją tożsamość, o swoją niezależność, swoją wolność. Tak, i pamiętajmy o tych ponad 100 lekarzach, którzy będą przechodzili tak zwaną ścieżkę zdrowia, bym powiedział, prawda? Musimy ich wspierać duchowo, wręcz jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to po prostu modlić się za nich. Znam niektórych z nich osobiście, bardzo im współczuję. To, co oni przechodzą, to jest coś najgorszego, co może lekarza spotkać dobrego, który kieruje się sumieniem właśnie i dobrem pacjentów i swoją wiedzą, którą zdobywał przez lata z reguły, tak to jest. Że zarzuca mu się, że działa na niekorzyść pacjentów, prawda? Że zarzuca się mu jakieś uchybienia w działaniu lekarskim i grozi uniemożliwieniem wykonywania tego zawodu. Jest to z wielką szkodą dla całego społeczeństwa i to jest sposób na steroryzowanie całego środowiska lekarskiego i wzięcie jego pod kontrolę, tak żeby cała reszta już dobrze wiedziała, że nie można się tutaj wychylać. I trzeba już bezrefleksyjnie stosować schematy leczenia, które przychodzą z góry, niezależnie od tego już, czy one są dobre, czy złe. No chyba nie chcemy takiej medycyny, nie chcemy chyba w naszym dobrze pojętym interesie, ale też nie chcemy chyba duchowo żyć w takim kraju, w którym nie ma już miejsca na prawdę i na dobro chorego.
Zgadza się. Proces pana profesora Martyki pokazał dobitnie, według jakiego klucza ci ludzie, którzy orzekają w tych izbach lekarskich, są dobierani, że to wygląda po prostu na jakiś sąd kapturowy, kachał, coś, co jest zupełnie dalekie od idei swobody wypowiedzi w sądzie, nie mówiąc o reprezentowaniu przez pełnomocnika, bo przecież również w Krakowie mieliśmy i z tym do czynienia, tak samo jak niedopuszczenie na rozprawę posła Grzegorza Brauna, czemu zresztą wtórowała policja, czy też funkcjonariusze policji, którzy wcale nie pomogli panu posłowi w dostaniu się na tę rozprawę. Proszę ojca, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze porozmawiać na temat właśnie etyki zawodu lekarza, bo jest to bardzo szeroki temat, ale również i na temat ewentualnych zmian, jakie powinny nastąpić w ustroju samych samorządów lekarskich. Szanowni Państwo lekarze, budźcie się. Obudźcie się, dlatego że ponad 100 lekarzy już ma postępowania dyscyplinarne. Ale jeżeli wy wszyscy skrzyczycie się, skrzykniecie się, jeżeli wy się razem zjednoczycie, to nie będzie takich sytuacji jak ze świętej pamięci doktorem Kacprem, który w wieku lat 30 zmarł po szczepieniu, a potem próbowano wmawiać, że przedawkował narkotyki. Bo takie sytuacje również niestety mają miejsce. Bardzo dziękuję raz jeszcze ojcu i poproszę o pobłogosławienie nas, słuchaczy, widzów. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Marek Skowroński. Rozmawiałem dzisiaj z ojcem doktorem Jackiem Marią Norkowskim, lekarzem i dominikaninem. Laudetur Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Do zobaczenia Państwu.